Derby ziemi sieradzkiej to starcie z duńsko-wolskiej Pogoni i sieradzkiej Warty. Takie spotkania zawsze elektryzują fanów obu zespołów. I tym razem było podobnie. Na mecz przyjechała spora grupa kibiców z Sieradza, która dopingowała biało-zielonych. Na wsparcie od swoich fanów mogli też liczyć gospodarze. Przed rozpoczęciem meczu minutą ciszy uczczono pamięć byłego zawodnika obu zespołów, Stanisława Dąbrowskiego. Już po kwadransie gry sędzia podyktował rzut karny dla Warty. Do piłki podszedł kapitan Sieradzan Łukasz Mitek, który strzałem w górny róg pokonał Artura Melona. 20 minut później podopieczni trenera Piotra Morawskiego podwyższyli prowadzenie. Mariusz Woźniak dośrodkował w pole karne, gdzie na piłkę czekał Adam Patora. Napastnik biało-zielonych pokonał golkipera z Duńsko-Wolan. Na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy Pogoń zdobyła kontaktową bramkę. Radosław Pęciak uderzył piłkę głową. Bramkarz Warty Mateusz Wlazłowski wprawdzie obronił ten strzał, ale przy dobitce Mateusza Brozia był już bezradny. Pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 1-2 dla Warty. Druga połowa, a szczególnie końcówka meczu, obfitowała w emocje, zarówno te boiskowe, jak i na trybunach. Kibice obu zespołów dopingowali swoich ulubieńców, a piłkarze dzielnie walczyli o punkty. W tej części spotkania przeważali Zduńsko-Wolanie, którzy mieli szansę na remis. Pod koniec meczu na boisku i trybunach było gorąco, a to za sprawą niepodyktowanego rzutu karnego dla Pogoni. Bramek jednak w drugiej części spotkania nie zobaczyliśmy i Warta wywiozła ze Zduńskiej Woli 3 punkty. W czwartej kolejce zarówno Pogoń, jak i Warta będą grać mecze na wyjeździe. Podopieczni trenera Michała Bistuły pojadą do Łodzi na mecz z rezerwami ŁKS-u. Warta pojedzie z kolei do Opoczna na mecz z miejscową Ceramiką.